Hej kochani, z tej strony Patrycja i dzisiaj będę kręciła vloga z Paryża. Aktualnie jestem jeszcze w Warszawie, w mieszkaniu Klaudii. Klaudii w sumie nie będę pokazywała, bo sobie smacznie śpi. To Klaudia. I tak, lecimy do Paryża, obydwie chyba jesteśmy trochę zestresowane. Znaczy ja trochę mniej niż Maria, ale obydwu nam się udziela stres, bo jednak lecimy w tym czasie do Paryża. Mamy nadzieję, że wszystko będzie w porządku i zbieramy się zaraz na lotnisko, lecimy, będziemy chyba ważyły nasze bagaże i wszystko. I w ogóle spakowałyśmy się do plecaków, do cholernych plecaków na 5 dni się spakowałyśmy, więc ja nas naprawdę podziwiam i chciałam się spakować w worek. Byłam pewna, że pomysł z workiem to jest genialny pomysł, ale kiedy zaczęłam się pakować, byłam w połowie, Klaudia po prostu przyszła ze swoim plecakiem, dała mi go i powiedziała, że się tam spakowała. Okej, więc jestem spakowana w Klaudii plecak, więc no mam nadzieję, że nie zginę i Klaudii plecak nie zginie i wszyscy będziemy po prostu szczęśliwi. I my się już zbieramy na lotnisko. Dobra, my już jesteśmy na lotnisku, przeszliśmy odprawę i wszystko. Maria się najbardziej stresowała tą odprawą. Więc jak nawet zebrała sobie nożyczki dla dzieci, to już jest szczęśliwa i po prostu przeszły, więc możemy sobie spokojnie iść dalej i jak na razie dalej lecimy do Paryża. Jeszcze nic tam nie odwołali, więc no jest dobrze. O mój Boże, jestem cała spocona, ale widzicie, to jest winda. Nie zmieściłyśmy się z Marią do jednej windy. Ja jestem... masakra. Jezu, i tu nie ma schodów z tego, co widziałyśmy. Ja jestem po prostu przerażona, naprawdę. Okej. Okay. Ja zaraz wam to pokażę, bo to jest hit, to jest po prostu hit. Okej, tutaj są schody, więc pewnie Maria będzie zdecydowanie bardziej wolała chodzić schodami niż tą tyci windą. Ale serio się przeraziłam, jak ja nie boję się jeździć windą tak. Teraz byłam jak, o kurde, mam problem. Ale mniej więcej nie wiem, gdzie jesteśmy nawet. My już wyszliśmy z hotelu. Blablabla. Maria się śmieje, że z całego tego wyjazdu zapamiętam tylko, że było cholernie, ale to cholernie gorąco. Ale właśnie idziemy dalej na tą wieżę, pod tą wieżę Eiffla. I tak idę i cały czas się rozglądam za cień i nagle patrzę. Wieża Eiffla. Patrz Mario. I nagle skręciłyśmy. I tak idziemy i tak patrzymy na nią z daleka, takie trochę brzydka. Wcale nie jest taka ładna. I przed chwilą znowu nam uciekła, bo skręciłyśmy w złom. To znaczy, że jest mała. No, serio, jest mała. Znaczy, no zaraz do niej podejdziemy i na pewno nagram jakiś urywek, aby to coś było z tego widać. Ale... nie ma tu pasów. Ale to jest depta. Wieża Eiffla. Powiem wam, że szału nie robi. Może wieczorem będzie lepiej. No wieczorem na pewno wszystko wygląda lepiej. Ale powiem wam, że no już Pałac Kultury lepiej wygląda niż wieża Eiffla. Chyba jest wyższy. Pałac Kultury. Zdecydowanie. No. Jestem trochę rozczarowana. Nawet nie wiem, jak to mam usiąść. I wszędzie to są takie właśnie zdechłe liście i... jest taki klimat jesienny, jednak jak się spojrzy na te liście, bo już są takie pomarańczowe i w ogóle. No spójrzcie tylko.
jesień. Tylko strasznie cholernie gorąco ta jesień w tej. Robię update, bo jesteśmy już pod domem Eiffla. Usiadłyśmy, zrobiliśmy sobie parę zdjęć. I teraz ja odpoczywam, Maria poszła do sklepu kupić nam jeszcze wodę i chyba jakieś lody, coś takiego do zjedzenia, bo jesteśmy już mega spragnione i Maria ma taki dziwny wyraz twarzy. Are you not happy? Nie jesteś szczęśliwa? Tak. Nie jesteś szczęśliwa? Jestem szczęśliwa. Bo nie szłaś szczęśliwa. Nie, czemu? Nie wiem, tak szłaś. Czy to woda? No i mamy wodę, siedzimy. Miałam przynieść loda, ale to okazało się, że sklep jest za daleko, żeby go donieść. Też tak mi się po chwili wydawało, że jednak... Nie, nie dostaniesz loda, tylko dostałabyś soczek, więc chciałam, że szkoda. No to nie będzie loda. Ale już się zrobiło trochę przyjemniej, przynajmniej tutaj w cieniu. Okej, więc my wchodzimy teraz na wieżę Eiffla. Są w sumie dwie opcje do wyboru. Jedna, czyli winda. Druga opcja, czyli schody. A my... łączona. Trzecia łączona? Bo na najwyższe piętra nie można wejść po schodach. Tak, a my idziemy po schodach. I to jest super pomysł. To jest chodakowska stulecia, więc... Ja nie narzekam. No bo ty lubisz schodki, ja nie lubię schodki. Ja już mówiłam, że będę nawet tą małą windą jeździła, więc... No. Sama będę jeździła, więc schodzimy i zobaczymy się pewnie u szczytu wieży Eiffel. To super brzmi. Ale tak, nie idziemy. No dobra, na górze widzimy się. Dotarłyśmy na pierwszy taras widokowy i założyłam maseczkę, bo właśnie były komunikaty, że trzeba mieć maseczki, na cię mogą wyprosić. Więc wolimy się już przemęczyć i po prostu jak będziemy wchodziły po schodach, to zdejmiemy, bo inaczej byśmy po prostu się tam udusiły. Ale powiem wam, że ten widok jest świetny i mega mi się podoba. A tobie? Bardzo, bardzo mi się podoba, a chyba jeszcze dwa tarasy przed nami. Bo jeszcze no. Raz wchodzimy po schodach, a później tak. Jeszcze windę. Ale Sofana no. Wygląda tak pięknie. Tak. Tak czysto, nie to co to jeziorko, co było tam na dole. Ale nie, ogólnie widok jest naprawdę wart i jeżeli kiedyś będziecie w Paryżu, to serio wchodźcie, bo jest mega. Chyba najlepiej właśnie wejść w dzień, bo na wieczór wydaje mi się, że tu dużo, bo tu nie ma w okolicy budynków, które będą oświetlone. Tak, tak. Więc wieża Eiffla samo w sobie fajnie zobaczyć na wieczór i my na pewno też to zrobimy. Mhm. Wydaje mi się, że żeby oglądać widoki, to najlepiej w dzień. No i właśnie chyba taka pogoda, jaką my teraz mamy, jakiś dość taki zachód słońca, jest takie fajne światło. Po prostu wszystko kocham z Golden Hour. Że jak jest złota godzina, to ja jestem jak idealne zdjęcia, idealne filmiki, idealne wszystko. Więc my tutaj chyba jeszcze chwilę się zbieramy na górę dalej. Wcale się nie polałam. Jesteśmy tak spocone, że to już nie ma różnicy. Pamiętacie, jak mówiłam, że Pałac Kultury jak nic jest większy od wieży Eiffla? No to kłamałam. Pałac Kultury ma 231, a wieża Eiffla ma 324, więc no trochę kłamałam. Oddaję honor wieży Eiffla i... Przepraszamy. Przepraszamy.
tak, wszystkich Francuzów, którzy mnie oglądają, przepraszam z całego serca. Mamy już następny dzień. Wczoraj się już zaraz wieczorem nie odzywałam. Nie wiem dokładnie, w którym momencie skończyłam tego vloga, bo nagrywałam wszędzie. Miałam na jakieś instastory, na jakieś dla rodziców, dla dziadków. Na snapa nie nagrywałam, o dziwo, ale no wiecie, tak wszędzie, że komuś wysyłałam, żeby każdy po prostu widział, co się dzieje ze mną i tak dalej, bo wiecie, mama i dziadkowie muszą być zawsze poinformowani, co się ze mną dzieje w danym momencie, więc no... Dużo się tego nagrywało, plus jeszcze nagrywałam urywki do vloga. I teraz jesteśmy w ogrodach luksemburskich. Ogrodzie luksemburskim. Ogród luksemburski, przed nami jest pałac. A przed nami jest właśnie pałac luksemburski. I ogółem jest tak dzisiaj cholernie gorąco, jest 37 stopni w cieniu. To trzeba zaznaczyć. I obudziłyśmy się z Marią o 9 i dopiero po 12 wyszłyśmy z domu. Znaczy wyszłyśmy z naszego hotelu, spank. Jezu, nie mogę się dzisiaj mówić. Wyszłyśmy bardzo późno z naszego pokoju, bo było straszliwie gorąco i nie miałyśmy w ogóle takiej świadomości, że na dworze jest chłodniej niż w naszym pokoju. Tak. My nie mamy klimatyzacji, jesteśmy na 5. piętrze w kamienicy, na samej górze. Nasz pokój jest po prostu trochę klaustrofobiczny, bo trochę. Jest wzięty na spanko. My nie mamy tam spędzać dnia. No. Natomiast no, nie spodziewaliśmy się, że będzie tam tak źle. W nocy nie mogłyśmy zasnąć, mimo że byłyśmy zmęczone. No, to był hit. Ja po prostu było tak strasznie gorąco, że ja nie dawałam rady. Maria zresztą tak samo. I trochę głośno. Się I najlepsze to, że jak już w końcu zasnęłyśmy, udało się nam, to nagle 4:40, bo wstałam specjalnie, sprawdziłam, która jest godzina. Jacyś ludzie stanęli na środku skrzyżowania i zaczęli po prostu słuchać głośno muzyki, krzyczeć, rozmawiać, ganiać się, a najlepsze jest to, że jak się obudziłam, to tak nagle usiadłam i nie powiedziałam tego na głos, tylko pomyślałam, bo pytałam się Marii, ale tak usiadłam i pomyślałam, Boże, Adele mnie obudziła i sobie myślę, o co chodzi? I dopiero po chwili się skapnęłam, że po prostu teraz jacyś ludzie puszczają muzykę i było mega głośno. My spałyśmy z oknami otwartymi, Boże, na oścież. Na oścież to było otwarte. Nasze okna są takie, że się otwierają tak, no. Wiecie, jak na filmach, tak zupełnie. Chyba pokazywałam to, albo pokażę. I musiałyśmy z nimi spać, natomiast no głośno było jak nie wiem co. I najlepsza była Patrycja, która wstaje. Podeszła do tego okna, chciała coś krzyknąć i stwierdziła, że nie zrozumieją, więc wróciła do łóżka. I jeszcze zapytała mnie, Mario, możesz zasnąć? A ja tylko... I zapytałam się jej, Mario, a czy będzie ci przeszkadzało, jak zaczniesz chipsy? I tak. Zaczęłam jeść chipsy sobie o tej 5:15. Chyba jak się obudziłyśmy, to nie do końca pamiętała, bo później do mnie, ej, ja jadłam w nocy chipsy, a ja tak. No, jakoś tak, nie wiem, ta noc była bardzo ciężka, bo w końcu udało nam się zasnąć, to nas obudzili, no, było strasznie, naprawdę było strasznie. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o nasze spanko, bo to jest chyba też ważne, mamy naprawdę fajną lokalizację, bo do tego ogrodu, parku mamy jakieś 6 minut, 5 minut i jest naprawdę fajnie. Do Notre Dame mamy jakieś, ile, 10 minut? 8, no właśnie, więc to jest naprawdę super lokalizacja. Później wam chyba po prostu gdzieś napiszę, w jakim jesteśmy hotelu, bo mimo że to jest takie, no takie małe pokoiki, mała łazienka, wszystko jest takie małe, dosyć stary jest ten hotel, to lokalizacja jest świetna i obsługa jest tak miła. Już, bardzo sympatyczna. Tak, już byli trzej panowie, za każdym razem jest inny, jak schodzimy i każdy jest tak miły, tak, no po prostu jest naprawdę miło i fajnie, więc no. Upewniają się, czy wszystko rozumiemy, tak. Próbują nas tak miło zagadać.
pytali, jak nam podróż minęła, że dzisiaj jest strasznie gorąco. I że jutro będzie lepiej. Tak. Że mimo, że pogoda tego nie zapewnia, to oni już tak wiedzą, że jak jest taki straszny upał, to któregoś dnia po prostu będzie takie załamanie, że nawet 10 stopni mniej. A powiem wam, że 10 stopni mniej to nadal będzie gorąco, ale będzie już będzie o niebo lepiej, tak. Więc no, my po prostu tutaj jeszcze posiedzimy sobie, bo ja nie mam zamiaru nigdzie dalej się ruszać. Maria to już sobie pochodziła trochę, ja usiadłam, wypiłam sobie mrożoną kawę. Ja tylko zapytałam, idziemy? A Patrycja taka mówiła, ale jak to? Ja chciałam posiedzieć. Tak, ja nie mam zamiaru się na razie odruszać, bo jestem padnięta. Tak po prostu, jestem zmęczona chyba życiem. No bo w sumie jak już tak biorąc pod uwagę, że byłam u Klaudii, z Klaudią spędzałam czas, no i teraz jeszcze z Malią i dla mnie to się wszystko tak skumulowało. Jest bardzo produktywnie. Tak, że to jest bardzo produktywny czas i stresujący, to też trzeba zaznaczyć, więc dobra, ja kończę, bo już pierdzielę 5 minut, a to i tak będzie od cholery tego, więc no dam update później. Update, jesteśmy właśnie pod Notre Dame i... Jezu, nie mogę znaleźć Notre Dame. Nie znalazłam Notre Dame. Dotarliśmy właśnie pod Notre Dame całkiem przypadkowo, bo chciałyśmy iść do kawiarni Szekspira, nie wiem jak to dokładnie się nazywa, ale mam nadzieję, że zaraz tam dotrzemy, właśnie tutaj możecie zaleźć Notre Dame, zrobię jakąś ładną przybitkę i wcześniej nagrywałam z tego mostu i tak dalej, ale taka dziewczyna się tak na mnie spojrzała takim wzrokiem, że od razu wyłączyłam nagrywanie, po prostu odeszłam stamtąd i teraz tutaj właśnie nagrywam przybitki i wszystko. I najgorsze jest to, że na żywo wygląda to pięknie, naprawdę pięknie, ale na zdjęciach w ogóle tego nie widać. No i trochę te namioty i niestety no dźwig psuje cały ten efekt, ale i tak jest niesamowicie. Mam wrażenie, że vlog dzisiejszego dnia jest trochę taki nudny, bo w sumie jakoś tak zbyt wiele nie robiłyśmy. Znaczy w porównaniu do wczoraj, kiedy byliśmy na tej wieży Eiffla i wiecie, co chwilę jak było jakieś ujęcie, jakieś zdjęcie, jakieś coś tam, chodziłyśmy i tak wiecie, byłyśmy tak cały czas intensywnie. No to dzisiaj był taki upał, że rano wyszliśmy chyba dopiero po 12 z hotelu, poszliśmy do tego ogrodu i potem jakoś tak wracałyśmy do hotelu, wychodziłyśmy i zobaczyłyśmy jedynie tą Notre Dame. Dobra, było chamskie cięcie, ale Maria powiedziała, że znowu ludzie się na mnie źle patrzyli, kiedy nagrywam, a jednak jeszcze jestem trochę tchórzem, kiedy ktoś na mnie źle spojrzy i... A jesteśmy centralnie nad zakwaną, nie chciałam, żeby się zepchnęli z telefonem do wody. Też bym tego nie chciała, żeby ktoś mnie zepchnął do tej wody, ale tak po prostu dzisiaj pogoda była straszna, naprawdę było okropnie. I tak wydaje mi się, że dosyć dużo zrobiliśmy jak na taką pogodę, że... Była jeszcze burza, o której nie powiedziałam. Tak, była okropna pogoda, potem jeszcze była burza i po tej burzy wszystko stało się lepsze, po prostu można oddychać, można żyć, można pochodzić i... W sumie właśnie korzystamy, wyszłyśmy z hotelu, trochę odpoczęliśmy, bo mimo, że właśnie dużo nie chodziłyśmy dzisiaj, to temperatura daje się we znaki. A teraz można trochę, wiecie, pochodzić, coś zobaczyć. No i raczej tak już chillować się będzie. Mam nadzieję, że pod koniec dnia, kiedy zajdzie już słońce tak całkowicie, katedra Notre Dame będzie podświetlona i uda mi się zobaczyć, jak ona wygląda właśnie w nocy. No tak to zostaje nam tylko chodzenie w sumie tak mniej więcej w okolicy naszego hotelu, ale
Wydaje mi się, że i tak mamy super lokalizację, że wszędzie mamy tak w miarę blisko i widzimy jakieś ładne budynki. Może na czasem nie wiem, co to jest, ale jest takie, o, ładne. Co nie, Mario? Więc to na teraz tyle. Okej, to już jest nasz trzeci dzień, ja jak zwykle z chusteczką, bo jest cały czas gorąco, ja się pocę niestety. I no, to nie jest zbyt przyjemne, bierzemy tak minimum trzy prysznice dziennie. Ale nie wiem, miałem w ogóle ten temat, jest cholernie gorąco, to już wszyscy wiemy. Ja jestem dalej bez makijażu, bo wszystko bez mnie i tak spłynęło, myślę, że może jutro uda mi się pomalować. Bo wiecie, chciałam się dzisiaj pomalować, bo jesteśmy właśnie z Marią w Louvre. Maria ogółem poszła gdzieś tam oglądać i tak dalej, jak zwykle wybrałam dzisiaj, usiadam i chwilę odpoczywam. I chciałam się tak pomalować do Louvre, żeby tak, wiecie, jakoś ładnie wyglądać, wiecie, Louvre i te sprawy, sukienka i w ogóle tak fajnie. No ale to by nie miało sensu, bo i tak by wszystko ze mnie spłynęło. Jest po prostu ten cały wieski no make-up oprócz tego pierwszego dnia i widziałam nagrania, znaczy tak obejrzałam przykład nagrania z pierwszego dnia i mój makijaż nie wyglądał już zbyt dobrze. No ale niestety musicie mi to wybaczyć, zdjęcia mam w miarę ładne, więc powiedzmy, że jakoś to wyszło. Ale tak, siedzę właśnie... No, po prostu siedzę i tutaj zaraz będziemy szły do kolejki, bo mamy bilety na 13.30, jest 12.15. Ja siedzę właśnie sobie tak w cieniu, a Maria poszła sobie oglądać to, jak to mniej więcej wygląda. No i dzisiaj ogólnie mamy zamiar spędzić dzień w Louvre. To wydaje nam się najlepszym rozwiązaniem, bo wiecie, jest klimatyzacja, jakoś damy radę, nie będziemy chodziły po tym słońcu. Potem jak wyjdziemy z Louvre, mamy zamiar iść w końcu na podłuk triumfalny i po łuku pójdziemy pod wieżę Eiffla, aby zobaczyć, jak wygląda oświetlona. Wczoraj widziałyśmy kawałek wieży Eiffla, jak wystawała z nad budynków, jak wygląda właśnie oświetlona. No i to na dzisiaj tyle. Ja cały czas będę wam tutaj starała się robić jakieś przybitki i tak dalej, żeby to było w miarę ciekawe i w miarę fajne. No tak to nic ciekawego się na razie takiego nie dzieje. Na razie ten wyjazd jest dosyć spokojny, że nie mamy jakichś takich większych przygód oprócz takich nocnych, bym powiedziała, gdzie nas albo sąsiedzi budzą, albo jacyś ludzie, którzy kryszą po prostu pod oknami, ale tak to wszystko jest w porządku, jest naprawdę bardzo przyjemnie. Gdyby nie ta temperatura, byłoby spoko. Jedynie wczoraj po tej burzy było naprawdę mega fajnie, bo mogłyśmy po prostu wyjść, pochodzić, nie martwić się, że się zaraz cały upocimy, będziemy śmierć i tak dalej, więc tak, jest naprawdę przyjemnie i powtórzę to chyba już milionowy raz, ale dalej nie wierzę, że w sumie udało nam się dolecieć do tego Paryża i spędzamy ten czas w Paryżu, więc wow, naprawdę się ogromnie z tego cieszę.
dalej hit, bo ja nie wiem, czy nam się pomyliło. Nie wiem, ja byłam pewna, że my dzisiaj wchodzimy do ruchu. I wiecie, ja już tutaj sobie chodziłam, żeby widzicie przebitki tego, że byłyśmy wszystko tego. Byliśmy w jednej strefie i teraz tak. Wiesz do drugiej. I nagle pani do mnie, że to nie jest na dzisiaj bilet. Ja tak patrzę na datę, kurde, serio, to nie jest na 12, tylko na 13. I ja jestem jak... Co tu się stało? Jak nas puścili? Nie wiemy, jak nas puścili do tej strefy, a do tej wszędzie nas puścili. Wszędzie nas puścili i nagle pani mówi, to nie jest na dzisiaj. Idziemy przyrżnąć buba, bo was wejść do innej strefy. Tak. Ale nie zobaczymy Wenus. Bo jest tam niestety. Chyba, że pójdziemy do innej kolejki, tam się pani tak nie sprawdza. Zaraz ogarniemy. Dobra, do Mona Lisy nas też nie wpuścili, więc Maria teraz tutaj spróbuje nam kupić po prostu bilet znowu na dzisiaj, bo znaczy no kupić, bo oni są tak naprawdę za darmo. Ale żeby po prostu była dzisiejsza data, no i tyle. A tak się chwaliłam, że nie mamy żadnych przygód i tak dalej, ale teraz też tak podchodzimy do tego pana i Maria mówi, what? Today? Taka wiecie, zaskoczona, jak to tak, ale no, niestety. Mam nadzieję, że uda nam się pójść, bo to jest okropny jeszcze zasięg i wszystko. Nie udaje się? Nie. No, ładuje się, okej. Tak myślę i patrzę na tego vloga i na siebie, to widzicie pewnie cały czas ładne przebitki i potem nagle mnie zmęczoną, zmarnowaną życiem i wyglądając mam bardzo źle, ale teraz Maria dosłownie wyciągnęła mnie pod łuk triumfalny, bo już nie mam siły, więc no idziemy, już go widzimy, ale za nami jest wielka burza, znaczy wydaje się, że to będzie burza, no to... Trochę słabo, bo Maria boi się burzy. To trzeba przyznać. Jest dzielną babką, ale burza ją przerasta. Nie przerasta wszystko inne, oprócz burzy. Więc no, jakoś się podzieliłyśmy. Ale idziemy, zaraz wam pokażę ten cudowny łuk. Potem pójdziemy pod cudowną wieżę, żeby zobaczyć, jak się siedzi. Wiecie sarkazm Patrycji, bo ona już nie chce. Nie. Nie chce. I potem wrócimy do hotelu. Najbardziej nie bawię się tego, to trzeba się powrotu. Tak. I mam nadzieję, że jednak będzie tylko deszcz bez burzy. Bo jak wczoraj pizgło, to miałam zamknięte oczy, a widziałam błyskawice. Ja nie miałam zamkniętych oczu. A potem tak grzmotło. Dobre chyba 10 sekund grzmiło, jak nie było lepiej. Straszne. Tak. Więc... Więc ja już może po prostu skończę. W Disneylandzie to chociaż zobaczymy to, Maria też już się cieszy, ale wygląda to naprawdę mega duży. Ej, ten bas jest prawie twojego wzrostu, Mario. Jest pięknie. No i zapowiada się serio coraz bardziej na burzę. Okoj, okoj, aż mi się język nie wiadomo co, chodźmy po ten łuk. Dobra, zatarliśmy pod łuk i no łuk, no tyle mogę powiedzieć. Mamy łuk, Mario. Yay! Maria się cieszy, ja się cieszę. Mamy łuk, zobaczyłyśmy łuk. Jest cudownie. No, najlepsze sobie w życiu spotkało. Aplauz po prostu wyraził mnie po uszach. No łuk, super.
doszliśmy do tego momentu, gdzie w końcu siedzimy. Maria na dwóch chusteczkach. Ja usiadam na worku, który już pójdzie całkowicie do prania. Ale siedzimy pod wieżą Eiffla, która się świeci. Czekamy, że będzie tak, wiecie, migotała i będzie takie uuu, ale super i wrócimy do domu. To jest za jasno, żeby to robiło wrażenie. Nie, no ale i tak jest. Ja to, na ten moment tak jest ładnie, bo idą takie piękne burzowe chmury, które można nawet usłyszeć, jak brzmi. I właśnie ten. Nie mogłam się skupić, bo tutaj co chwilę panowie chodzą z takimi wieżami Eiffla i światełkami i świecą tymi, i ja jestem jak takimi kot. Gadżetami na koty, tak. Które mają zadziałać na ludzi. Tak, i na mnie to działa, bo jestem jak światełko i od razu patrzę i teraz nie mogę się skupić. A na jak ten... tylko spojrzymy na tych panów, to od razu musisz to kupić, hej, hej, dla ciebie zniżka, kup dwa, będzie taniej. No i... no i ogólnie już kupiłyśmy oczywiście, bo no... no bo się opłacało, opłacało się. Chociaż... niezbyt legalne źródło, jak podejrzewam. No niezbyt legalne, ale tak, siedzimy tutaj, mam wodę, boże jak mi brakowało wody, już moja Daffy nie miała gdzie zaczerpnąć wody, więc kupiłam sobie wodę, mam najtańsze bułeczki maślane i siedzimy pod wieżą Eiffla. Cudownie. No i zaraz będzie burza. Lepiej być nie mogło. Okej, więc dzisiaj witam się z wami z łóżka jeszcze. Maria była już na mieście i kupiła mi kawkę, bo że ja kocham kawkę z rana, kawka to jest życie. I kupiła dzisiaj nam po... croissancie! Tak, zjemy pierwszy raz prawdziwego, myślałam tam w Paryżu. Z piekarni, w ogóle wszystko, wiecie, cały czas jadłyśmy tylko jakieś bułki maślane za euro 50, gdzie było ich 10 i tak dalej, więc no dzisiaj tak zaszalejemy na śniadanie, więc no... Dzisiaj mamy ogólnie takie spokojniejsze plany, bo mamy zamiar iść do... Jak to się nazywa, Mario? Muzeum Historii Naturalnej i Panteon. O właśnie, do Panteonu jako pierwszego. To jest to, co widzimy z okna. Na początku myślałyśmy, że to jest jakiś, nie wiem... Że prezydent tam mieszka. Tak, ale okazało się, że prezydent tam nie mieszka, ale ktoś wyżej, bo bogowie. Więc no, wydaje mi się, że lepiej mieć Zeusa za sąsiada niż jakiegoś tam prezydenta. I da wszystko w Paryżu. Ale nie no, zjem, wypiję kawę i zacznę się malować, bo dzisiaj mam taki szalony pomysł, aby w końcu się ogarnąć i wyglądać troszkę, tak troszkę jak człowiek, więc no, to tyle. Dobra, ja już się ogarnęłam trochę, czasu mi to zajęło, nie powiem, że nie. Prawie półtorej godziny dla zainteresowanych. Ale jak się dorwałam do podkładu, do rozświetlacza, do kresek, to dzisiaj niedobra, brwi dzisiaj trochę odjebałam. Trochę bardzo, ale mniejsza z tym. Idziemy właśnie do tego Panteonu zacząć, czy tam możemy kupić bilety i tak dalej, to wszystko. Więc no zaraz wam pewnie dam z tego jakieś przybitki ładne i tak dalej. No w sumie ten vlog to jest cały, co zrobiłam, gdzie idziemy i będą ładne przybitki. I... o! Okej. Okay. No i w sumie tak myślę, czy coś ciekawego tutaj powiedzieć, czy jest coś ciekawego, Maria, powiedzieć? To jest piękna pogoda. Powiem wam ciekawostki o Paryżu, które się skapnęłyśmy przez te parę dni. Typu, pierwszy dzień jak byłyśmy, wszyscy przychodzili na czerwonym świetle. Ale to wszyscy, my tak stałyśmy po prostu i czekałyśmy, aż będzie zielone. No bo wiecie, chyba nie, mówiłam to nie wiem gdzie. Ale tak, czekałyśmy na zielone i potem po którymś razie, gdzie po prostu kolejny raz już całyśmy wszyscy przychodzili, zaczęłyśmy razem z nim przychodzić na czerwonym. I okazuje się, że teoretycznie można tu przychodzić na czerwonym, ale nie, więc jak jest taka mniejsza uliczka czy coś takiego i widzimy, że wszyscy idą, to my też idziemy. Ale jak widzimy, że idą na tych wielkich skrzyżowaniach, to stoimy, bo nam jednak życie miłe. Jednak nam życie miłe. Drugie.
Paryżu nie pachnie za ładnie. Śmieć. Niestety tak. Ta plotka jest prawdą. Tak, ta plotka okazuje się prawdą, bo aż nie mogłam w sumie uwierzyć, jak tak wszyscy mówią, a Paryż, Paryż, takie piękne miasto, ale śmierdzi. I sobie myślę, co? Jak to w Paryżu śmierdzi? A croissanty są dobre. Tak. I coś jeszcze? Coś jeszcze się dowiedzieliśmy o Paryżu? Nie wiem, ale jak coś jeszcze mi się przypomni, to wam dam znać. Dinozaury. Update, jesteśmy już na terenie muzeum, ale musimy iść do innego wejścia, bo my chcemy iść oglądać dinozaury i tak dalej. Wszystkie kości, jakie tylko mogą być. Jestem tak mega podekscytowana, bardziej niż na... Gdzie my byłyśmy? Wcześniej. Panteon. Panteonie, bo Panteon okazało się, że tam nie było greckich bogów, tylko to było po prostu chrześcijańskie, więc no... Ładne to było, nie powiem, że nie, ale jednak liczyłam na greckich bogów. A teraz idziemy po prostu zaraz oglądać dinozaury i mam nadzieję, że to będzie fajne. No i potem nie mamy jakichś takich większych planów pod wieczór. Znaczy tak około 18, tak mi się wydaje, że będziemy znowu pod Notre Dame. Tam się pokręcimy, no i dzisiaj bardziej mi chodzi taki dzień na kręcenie. Znaczy kręcenie się. I ten pan chyba do nas gdzieś się wystraszam. Boże, ale się obsrałam. A to po prostu usiadł chłop. Tak jak my. Fajne rozwiązanie dla osób, które kochają wiosnę, bo tutaj patrzcie, jest piękne kwiaty, piękna pogoda i spojrzymy tutaj i mamy jesień. Piękną, paryską jesień. Ja idę w jesień, a Maria idzie w wiosnę. Więc wiecie, coś za coś. Jakbyśmy byli w nocy muzeum w tym filmie, bo ja czekam, aż to po prostu wielki bydle zacznie po prostu sobie, nie wiem, latać koło cokolwiek innego. I jestem ja, a to jest dinozaur. Ja i dinozaur. Aż mi maseczka spadła z ręki. Jest to cholernie duszno, cholernie. Jak myślałam, że wcześniej było duszno, to tutaj jest duszno. Okazuje się, że kości nie potrzebują zimna. Nie, ale ja potrzebuję. Moje kości zdecydowanie potrzebują. Wiecie co? Chciałam powiedzieć, że pogoda w Paryżu to chyba nie lubi. Odkąd tu jesteśmy, bo albo 40 stopni upału w cieniu, albo jest nam jakaś wichura i deszcz. Nie mamy szczęścia. Jest skrajność i skrajność, chociaż nie, no dzisiaj było całkiem spoko, kiedy wyszłyśmy. No ale teraz jak już wracamy, to...
zaczyna padać i już nie jest tak przyjemnie. Ale mam nadzieję, że już nie będzie takiej wichury jak każdego dnia. Zaraz wchodzimy z pokoju i miałam przed chwilą drzemkę, obudziłam się i wydaje mi się, że znowu złapie nas deszcz. Serio, ta pogoda jest dla nas mało łaskawa. Chociaż to jest niby ładnie, ale jak się patrzy na te chmury, no to nie zapowiada się to zbyt optymistycznie. Jak wtedy zaczęłam nagrywać, to złapał nas tak okropnie zimny deszcz, że zaczęłyśmy biec, bo było to po prostu nieprzyjemne, ale tak. Wychodzimy, idziemy na lody pod Notre Dame. No i tak spokojnie już spędzimy ten ostatni wieczór w Paryżu, bo jutro już nie będziemy nic takiego nadzwyczajnego robić. I przejdę na przednią kamerę. Ale tak, jutro nie mamy zamiaru nic takiego nadzwyczajnego robić, tylko po prostu wstaniemy rano, ogarniemy się i będziemy jechały na lotnisko i to byłoby tyle z naszego pobytu w Paryżu. Coś się stało. Nie widać się, Mary, możesz spokojnie zabrać ręcznik. Super, więc tak. No i tyle. Ogólnie cały pobyt w Paryżu minął nam jak na razie całkiem spokojnie. Wątpię, żeby dzisiaj się już coś drastycznego wydarzyło, więc no. Tak, no się coś wydarzy. Nie wiem, mam nadzieję, że. Ja jestem w świecie przekonana. No ja mam nadzieję, że. Ja jednak jestem optymistką, tak jak mój telefon, który mówi, że nie będzie padać. A jak już to tylko na 30%, więc. Więc tak, to na tyle i widzimy się później, a wy macie teraz jakieś znowu piękne przebitki. No i tyle. Doszliśmy do momentu tego vloga, gdzie już jest nasz ostatni dzień, a dokładnie za parę godzin wylatujemy, za jakąś godzinę wzywamy Bolta i będziemy jechały na lotnisko i no przykro, no po prostu przykro sobie wyjeżdżać, jednak bym wolała tutaj zostać tak z tydzień dłużej, ale to był męczący wyjazd, naprawdę ta pogoda dała mi się bardzo, ale to bardzo we znaki. Jednak ja jestem typową jesieniarą, zima to są moje pory roku, a lato i dni, kiedy jest 24 stopnie, ale kiedy było po 40 stopni, to już było dla mnie niestety za dużo. Ale na szczęście nawet ta pogoda nie popsuła mi tego wyjazdu, było naprawdę fajnie, zobaczyłyśmy dosyć sporo i Paryż jest naprawdę ładnym miastem, jednak tak już wam wspominałam, trochę się rozczarowałam, bo jednak nie jest tak magiczny, jak myślałam, że będzie. Ale i tak, Paryż jest na pewno warty zobaczenia, nie tylko ze względu na wieżę Eiffla, ale nawet tą Notre Dame, która teraz jest w budowie, znaczy odbudowywana jest i cieszę się, że właśnie miałyśmy blisko, nocleg blisko Notre Dame, bo mogłyśmy być co chwilę koło niej tak naprawdę, że wiecie, to po prostu było takie, ok, idziemy pod Notre Dame i wychodzimy i za 5 minut jesteśmy, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Było bardzo fajne, było już tak naprawdę koniec. No i chyba wydaje mi się, że na tym zakończę tego vloga, bo wątpię, aby coś jeszcze się wydarzyło po drodze. Ewentualnie, jeżeli coś, wiecie, się stanie i już to pewnie widzicie, jeżeli dalej ten filmik trwa. Ale tak, ja bym się z wami już żegnała. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego vloga. I mam nadzieję, że do następnego jakiegoś takiego podróżniczego vloga czy coś takiego. Więc dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!